Witam Adam Kopyś Excela z portalu Excel i Adam, porada 385 jak zrobić podsumowanie na wykresie po grupach, podsumowanie sprzedaży, podsumowanie premie i temu podobnych możliwości. I w tym wideo pokażę pierwsze rozwiązane prostsze, gdzie mamy podsumowanie tak po poszczególnych grupach i to widać tak w całości we kolejnym wideo pokażę, żeby w tych podsumowaniach był jeszcze zawarty. Podział na poszczególnych pracowników. Ok, czyli w tym wideo prostsze rozwiązanie potrzebujemy sobie podsumować, pogrupować nasze dane. Czyli, ponieważ mamy tak naprawdę jedno kryterium, dział czy też zespół, więc piszemy sobie funkcję suma. Kropka, jeżeli i zaznaczamy sobie zakres, na którym będziemy sprawdzać nasze kryterium. Nasz zespół blokujemy bezkręgnie F4, żeby się nie ruszał. Średnik, kryterium, tak, które sprawdzamy, to jest dział. Tak nazwa dział, nazwa. Zespołu tu sobie zablokujemy po kolumnie, żeby mógł sobie przeciągnąć tą formułę we bok, jeszcze żeby działał poprawnie dla kolumny z premią. Średnik i właśnie suma, zakres, po którym chcemy sumować, to zakres sprzedaży, ale tak jak wspominałem, chcę mieć tak od razu formułę napisaną, że jak sobie przeciągnę, to przeskoczy mi tutaj sprzedaż na premię, więc tu blokuję sobie tylko po pierwszach, nie po kolumnach. Tak i zatwierdzam formułę. Kopiujemy sobie w dół. Mamy podsumowanie sprzedaży w poszczególnych działach czy też zespołach. Przeciągamy sobie w bok. Mamy premię. Tak? Dzięki odpowiednim odwołaniom. Odwołanie tak, zakresy są w tych miejscach, które, na których nam zależy. Kopiujemy w dół. Mamy podsumowanie premii. Więc nam pozostaje tylko dane przedstawić na wykresie. Czyli zaznaczamy wszystko. Karta, wstawianie, wykres kolumnowy i wstawiamy sobie nasze dane. Mamy Mamy obok premie, bardzo ładnie się prezentują. Warto by sobie tutaj dołożyć odpowiednie tytuły naszych danych, czyli tu po prostu w tytule wstawić, wpisać. Taką nazwę, jaką chcemy, ewentualnie jeszcze możemy dopracować nasze kolumny, control 1, bo tak, może chcemy, żeby się tutaj sprzedaż z premią stykała, to wtedy nakładanie serii musimy ustawić na 0%, tak, dokładnie 0%, to wtedy one się tutaj stykają, tak, nie nakładają się, ale dokładnie stykają i ewentualnie tak możemy ustawić jeszcze szerokość przerwy, jeśli chcemy, żeby nasze kolumny były szersze albo. Węż. Czyli jeśli mamy podsumowanie tej grupy jako całość, to wystarczy nam tu użyć odpowiednio funkcji suma jeżeli i mamy prawidłowe rozwiązanie.